A teraz przypatrzymy się papieżowi i zobaczymy, co na sobie nosi i jak to eksponuje. Papież Franciszek zdecydował, że zrezygnuje ze Złotego Krzyża w zamian za srebrny, do którego się przyzwyczaił, jako swój krzyż papieski. Widzimy, że jest na nim emblemat dobrego pasterza. I rodzi się pytanie. Widzimy tam w tle owce, także gołębicę Juno, która jest pogańską formą bogini Juno. Nie jest to symbol Ducha Świętego. Pytanie, czy jest to dobry pasterz reprezentujący Jezusa, czy reprezentuje bóstwo Pan? Pan to oczywiście szatan. Tym jest. Zauważcie teraz, że jego ramiona są skrzyżowane. W ten sposób. Jezus nigdy nie jest przedstawiany z ramionami skrzyżowanymi w ten sposób. Natomiast Bożek Ozyrys zawsze pokazywany jest ze skrzyżowanymi ramionami. Jak widzieliśmy, krzyż jest symbolem zwycięstwa i nowego porządku, jaki zaprowadzony zostanie przez przychodzącego Zbawiciela, który oczywiście jest kultem Lucyfera, poprzedzającym przyjście Chrystusa. Ten Bóg tutaj w swej istocie jest Bogiem Pan.